kto był szczęściarzem, a komu umiejętności zabrakło. O tym m.in. w tegotygodniowym 5 na 5 w Room TV. Bartosz Musiał i Dalia Czarnocka w zastępstwie za Magdę Wild. Zaczynamy tradycyjnie od największych przegranych. Na miejscu piątym kibice i zawodnicy oglądający rajd Walaska w Czechach. Tutaj wypadek polskiej załogi Jarosław Szaja, Marcin Szaja, ale zwróćcie uwagę, jak blisko był fotoreporter, który kręci to ujęcie. Zgroza. Fajnie oglądać hopy z bliska, ale to już przesada. Na miejscu czwartym Nico Rosberg. Niemiecki kierowca Mercedesa chyba powoli traci głowę. Wyścig wygrywa jego partner z zespołu, a ten na konferencji płacze, że Hamilton go spowalnia. Z całym szacunkiem, Nico, ale jeśli spowalniał, to trzeba było go wyprzedzić. Miejsce trzecie i szefostwo Repsol Honda. Dani Pedrosa poddał się operacji, a w Grand Prix Ameryk zastąpił go w zespole Hiroshi Aoyama. Japończyk spisał się bardzo słabo, a jeszcze w połowie tygodnia mówiło się, że pojedzie za Pedrosę Casey Stoner. Niestety szefostwo Honda nie znalazło chęci do gadania się z byłym mistrzem świata. Czas na miejsce drugie, a tutaj Niki Lauda. Trzykrotny mistrz świata wypowiedział się na temat Fernando Alonso. Zdaniem Austriaka Alonso jest egocentryczny, krytyczny i wprowadza negatywny nastrój w zespole. Dlatego też jego zdaniem nie odniósł sukcesów w Ferrari. Może i Lauda ma rację, wie więcej przecież, ale po co o tym opowiadać? Na miejscu pierwszym największych przegranych motocyklista Jules Cluzel. Startujący w serii World Superbike w klasie Supersport Francuz nie ukończył wyścigu z powodu kłopotów technicznych. Gdy wycofał się na 12 okrążeniu, był liderem wyścigu. To drugi raz z rzędu. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce pod koniec marca podczas Grand Prix Tajlandii. A teraz czas na największych wygranych ostatnich dni. Na miejscu piątym Bartłomiej Mirecki, który podczas wyścigu serii Formuła Renault 2.0 Europy Centralnej i Północnej na torze Monza zdecydowanie awansował w wyścigach o kolejne pozycje, ale wystarczyło to ostatecznie na 20 i 16 miejsce. Miejsce czwarte dla Marcina Łukaszewskiego i Magdaleny Duchenik-Persson za wygranie Carmont Baja Drawsko-Pomorskie Kalisz Pomorski. W zawodach rozpoczynających sezon FIA CES Cross Country o prawie 2 minuty wyprzedzili kolejną na mecie załogę. Teraz miejsce trzecie, a tutaj Kimi Raikkonen, który w Grand Prix Chin dojechał na czwartym miejscu, ale najważniejsze było pokonanie w bezpośredniej walce kierowców zespołu Williamsa. Miejsce drugie i dwóch polskich kierowców rywalizujących w Euro Formula Open. W dwóch wyścigach było widać naszych reprezentantów. Może i brakowało im ostatecznie trochę szczęścia, ale w sobotę słuchaliśmy nawet Mazurka Dąbrowskiego, bo Igor Waliłko był najlepszym rookie pierwszego wyścigu w Jerez. No i czas na miejsce pierwsze, a tutaj sprinter Marc Marquez. W połowie kwalifikacji w motocyklu Hiszpana doszło do awarii. Znajdował się w tym momencie na prostej startowej, więc zaparkował swój motocykl na torze, przeskoczył do boksów i pobiegł po rezerwową maszynę. Na nieprzygotowanym motocyklu aktualny mistrz świata wykręcił rekordowe okrążenie i zdobył pierwsze w tym roku pole position.